Cześć, tu Isia z wylewanyobrazy.pl i dzisiaj miał być Ringpour, ale go nie będzie. Będzie za to Dutchpour. Dlaczego? Bo przygotowałam sobie piękne różowe, które miały być takie, no powiedzmy prawie, że walentynkowe róże. Po czym się okazało, że złapałam nie to pouring medium, bo złapałam 60x40 i jak wymieszałam, to zrobiły się za bardzo wodniste. No a potem już tylko dodałam, żeby były rzeczywiście takie lejące się. Więc to są moje róże. Nie wiem jeszcze, jak będę je używać, to za chwileczkę do tego dojdę. Mam biały, oczywiście. To będzie moja baza. Do tego wzięłam troszeczkę takiego zielono-niebieskiego, też mojej produkcji. Oraz zlewki z mojego poprzedniego wylewania. Bardzo piękny kolor brąz. Do tego dodałam ciut więcej złota, które mi również zostało po poprzednim wylewaniu. No więc mam trochę złota, żeby to kontrast, bo sam róż obawiam się, że byłby za bardzo cukierkowo-majtkowy. No dobra, no to wyleję teraz biały, przygotuję to wszystko i zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. No dobrze, zalałam moją tablicę malarską białą farbą, ale ponieważ to jest tablica malarska, więc widzę miejsca, gdzie jest niedokładnie zalane. W związku z czym, tu gdzie wyraźnie widzę braki, doleję białej farby. Między innymi dlatego, że chcę, żeby ta moja farba się dobrze ruszała. Moje kolory będą tu i tu, czyli w rogach. W tym rogu będzie magenta. Do tego dodam jeszcze tego koloru morskiego mojej produkcji. Dlaczego nie kapie? O, dobrze, już kapie. I jeszcze do tego dodam trochę złota. I to wystarczy. Trzy kolory. A ponieważ moja suszarka farby nie ruszy i mogę sobie ogólnie podmuchać, więc będę dmuchać za pomocą słomki. Okej. Nie tego się spodziewałam. Odwróciłam w drugą stronę, dlatego że będzie mi się lepiej dmuchało. Dobra, z tej strony zrobię jaśniejsze różowe kolory i dodam brązu. Skoro z tamtej strony mam... nie tak miało być. Dobrze. Zaczęłam od koloru hibiskusa, teraz będzie ten jaśniejszy różowy. Link do kolorów, które używam, jest w górnym rogu. Są to kolory zrobione, wymyślone przez Julie Katz Pouring My Heart Out. I jeszcze nie dodałam tego koloru, więc troszeczkę dodam. I może więcej brązu? A ponieważ nie widzę złota w tej części, no to tutaj dodam też jeszcze trochę złota, żeby się bardziej świeciło. I jeśli mam być szczera, to ta strona to mi się nie podoba. Tu jest ślicznie, tu niekoniecznie. Więc zastanawiam się, czy nie spróbować jeszcze raz, bo kolory z tej strony są takie nijakie. Ten róg ma to coś, a ten drugi nie ma, więc chyba zdrapię tą farbę i zrobię jeszcze raz. No dobra, to ja to usuwam i
Dobrze, że mam dużo białej farby, że mi dużo zostało, bo mi się na pewno przyda. Ale wracając do Dutch Pura, to ja się go strasznie bałam. Całej tej techniki się bardzo boję. Nie jest ona łatwa, ale nie jest aż tak trudna, jak mi się wydawało, że będzie. A co do kompozycji, to chyba użyję tych samych kolorów, co z tej strony, tyle że dodam o wiele więcej złota, bo tu jest go po prostu za mało. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to subskrybujcie, żeby nie uciekł Wam następny odcinek. Tak się starałam, a kapnęła mi biała farba, o tu. Nie jestem pewna, czy podoba mi się ten obszar tutaj, ale po kolei. Zacznę znowu od magenty. Wystarczy. Teraz ten kolor morski. Jeszcze trochę. No jeszcze trochę. Dobra, może już tego też wystarczy. I teraz złoto. Bo jak wiadomo, złota to mi zawsze mało. No to dmucham. Ta część wyszła o wiele bardziej morska. Tu jest trochę złota i tu jest trochę złota. Poczekam chwileczkę, zobaczę, może te kolory wrócą. Ale nie podoba mi się ten obszar tutaj i go po prostu zaraz zdmuchnę. Na razie więcej nic nie zrobię, więc opalę palnikiem, żeby pozbyć się bąbelków powietrza. Opatrzcie, zaczynają pojawiać się komórki. Szkoda tylko, że to nie są prawdziwe komórki, tylko bąble powietrza, oprócz może tej. Ale dam temu chwilę odetchnąć, wyczyszczę spód obrazka i zobaczę, jak te komórki się rozwijają, bo zaczyna się robić całkiem ciekawie. No dobra, to sobie odpoczęło. Białe komórki się powiększyły, zrobiły się, powiedziałabym, że bardzo wielka koronka i bardzo fajna. Na przykład popatrzcie, o tutaj, w tym miejscu, no po prostu cudo. Ale spróbuję to jeszcze raz opalić, tym razem na małym ogniu, bo chcę wydobyć o tutaj w tym miejscu, może jeszcze trochę komórek mi wyjdzie. A coś się pojawia. No dobra, nie jest źle. Dałam mu trochę poleżeć i moje okrągłe białe komórki zamieniają się w koronkę, która mi to przypomina korę mózgową. Zupełnie się to zmienia cały czas. No niestety zniknęło mi złoto, jest trochę w tym miejscu, no ale tego tak naprawdę było na tyle. I o, tu jest jeszcze trochę, ale nie można mieć wszystkiego. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to subskrybujcie, żeby nie minął Was kolejny odcinek. I do zobaczenia, jak to wszystko wyschnie. Na mokro czy na sucho, ja tu widzę korę mózgową. Więc nazywam to muszczki. Wyszło całkiem fajnie. Te komórki białe, rzeczywiście została z nich tylko koronka. Bardzo fajnie pośwituje złoto. Cały czas uważam za mało, ale nie jest tragicznie. Na górze znajdziecie link do playlisty moich innych pierwszych razów, a na dole wideo, które YouTube myśli, że jest dla Was najlepsze. Więc subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.